ten wojujący z naszym państwem ludowym, nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje. Bo papież jako głowa kościoła, jako wytrawny dyplomata musi sobie zdawać sprawę, że te jego wypowiedzi służą złej sprawie. I skoro sobie nie zdaje sprawy, albo zdaje sobie sprawę i co gorsza to robi, to jest bardzo źle. Jakże ograniczony musi być umysł przewodniczącego Episkopatu Polskiego. Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, antynarodową ideę. Ale pamiętajmy, że uchodźca i imigrant socjalny i imigrant ekonomiczny to nie jest to samo i należy zważyć, by nie wpuścić wilka do zagrody pod przebraniem owcy błąkającej się i uciekającej przed wilkami, to wtedy nie byłoby żadnych zastrzeżeń w tym temacie uchodźców, a tak niestety temat zastrzeżenie jest. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych. Byłaby pionkiem w ich grze, byłaby nic. A uchodźcy to nie jest sprawa wiary, to jest sprawa polityczna.